Horizon od Larzyan z wrześniowej epki, nie tak dawno wydanej przecież. Tak. Bardzo miłe tutaj przywitanie w środek zimy, bo to taki utwór, który właśnie wydawałem jeszcze z myślą, czy właśnie z takim poczuciem, że mamy lato, jest bardzo przyjemnie, można się położyć na plaży i chillować. Tak, ale dzisiaj rozświetliło nas słońce, no to też przy okazji powiedzmy, kim jest Larzyan, bo jest to nasz gość obecny w tym momencie, Radek Krzyżanowski. Hej! Tak, kim jestem? Znacie mnie może z Camp, może mnie znacie z Withaway, z którym dzisiaj zresztą przyszedłem tutaj z nowym singlem. No i wydaję też jako pod swoim pseudonimem, właściwie to nie jest pseudonim, bo to jest moje drugie imię. No tak, tak, faktycznie. Natomiast też, no jeszcze Bezkres. A, no, no tak, właśnie, jeszcze Bezkres. Za dużo tego. No właśnie, jak ci się to nie myli, bo to, wiesz, to są zupełnie różne jakieś tam aspekty działalności, zupełnie różne zespoły i, czy projekty i no, to wszystko działa praktycznie naraz, w sensie, dobra, wiadomo, że Camp już się kończy, no ale gracie, tak? Withaway, wróciliście, Bezkres działa, ty wydałeś epkę niedawno, no... No wiesz co, mam dużo po prostu pomysłów muzycznych i z tego to się bierze i nie wszystkie da się włożyć w jeden jakby w jeden kierunek i po prostu robię to dlatego, że dużo mi tam w głowie i w sercu gra. No to dobrze, dobrze, to myślę, że tak, jeśli są takie efekty jak teraz, to bardzo dobrze, że tyle ci gra. To może jeszcze tylko tak odbijmy od tego Campu, że Camp zagra na festiwalu Snowfest, więc pod patronatem czwórki. Tak, świetnie. Jest. Bardzo się cieszymy się, bo graliśmy chyba tuż przed pandemią pierwszą, w 2020 roku i fantastycznie było, graliśmy wtedy na tej scenie chyba godzinny set tuż przed Vitalikiem i wow. No to widzisz, no to dobrze, dobrze wrócić zatem w znane miejsce, ale co do powrotów, no to tak jak powiedziałeś, dzisiaj bohaterami naszego spotkania, bohaterem jest zespół Withaway, no to tu też powrót w lipcu ubiegłego roku, jeśli chodzi o koncerty na Wrosoundzie. Czemu was nie było tyle czasu i czemu zdecydowaliście się wrócić? Nie było nas, bo po prostu tak życie potoczyło się. Ja się przeprowadziłem do Warszawy, Piotrka pochłonęło tak zwane życie i po prostu na pewien czas nie mieliśmy ani czasu, ani przestrzeni na to, żeby tworzyć. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego, że się spotykamy, robimy próby, robimy sobie razem studyjne posiadówy, bo mieszkaliśmy w jednym mieście. Kiedy to się skończyło, no to z wiadomych względów stało się to utrudnione, a wróciliśmy dlatego, że gdzieś tam któregoś razu się spotkaliśmy i tak rzuciliśmy sobie. Piotrek stwierdził, że chyba jest gotowy do powrotu, chciał w końcu znowu zacząć pisać piosenki, to zawsze pisze mnóstwo piosenek, zacząć produkować je. Potrzebowaliśmy chwilę czasu, żeby znaleźć jakby odpowiedni miejsce, z którego chcielibyśmy zaczynać, bo to warto przypomnieć, że w 2022 roku wydaliśmy dwa utwory. No tak, właśnie, bo ta przerwa wydawnicza była dużo krótsza niż przerwa koncertowa. Tak, tak. I w 2022 wydaliśmy dwa utwory po polsku. Taki trochę eksperyment. W 2023, tak jak wspomniałeś, w lipcu wróciliśmy na koncertowo na Wrosoundzie. Wydaliśmy też tego dnia pierwszy singiel, który też będzie na epce, która się ukaże w marcu. No to tego singla za moment posłuchamy, bo to jest It Should Be Better Now. No to jest właśnie nowe otwarcie trochę. Powrót też do tego angielskiego, no tak jak już powiedziałeś, no... I ja zawsze się ustrzegam przed mówieniem, że nowe otwarcie i tak dalej. Po prostu tak wyszło, no. To nie jest żadna jakaś tam deklaratywna rzecz, ale na pewno to, że jest to znowu język angielski, to gdzieś tam powrót z jednej strony do korzeni Withaway, no bo zawsze w tym języku śpiewaliśmy, a z drugiej strony też czuję, że tak produkcyjnie i vibe'owo to jest trochę coś innego już. Ja użyłem tego wyrażenia nowe otwarcie, no ono jest trochę takie, no nie wiem czy wytarte, czy za mocne może, no ale bardziej chodzi o to, że to się tak właśnie złożyło z tym waszym powrotem koncertowym. No to było te parę lat, nie? No i jeśli w tym momencie pojawia się nowa piosenka, no to jest jakieś takie zaakcentowanie. To prawda, tak. Pod tym względem tak, tym bardziej, że koncert mieliśmy chyba 15, a singiel wyszedł 14 lipca, więc tak się pięknie to zgrało i po prostu to, co się teraz dzieje i epka, która za chwilę też będzie, to jest już konsekwencja takiego zdecydowania, że tak, wracamy. No to zanim jeszcze o epce, zanim o utworze najnowszym, który no jeszcze się nie ukazał, my go będziemy mieli okazję przedpremierowo grać. No fantastycznie. Wspaniała dawno sytuacja. Nie miałem takiej sytuacji, że prapremiera w czasach Spotify'a to już jest takie, no rzadko spotykane, więc fajnie. A tymczasem takie rzeczy w muzycznym lunchu w czwórce, w tym momencie It Should Be Better Now od Withaway.
It Should Be Better Now to Windrow A w czwórce. No to jest ten utwór, który akurat już znamy od dobrych kilku miesięcy. To już ustaliliśmy, że tym utworem wróciliście w pewien sposób trochę, no do, czy do formuły języka angielskiego, czy też przy okazji do formy koncertowej. Radek Krzyżanowski oczywiście jest z nami w studiu. No dobra, ale to był też długi numer, to było 6 minut, nie? No w środku dnia zwykle takich 6-minutowych tracków się nie gra. No tak, to bardzo, bardzo fajnie, że taka dłuższa narracja. Jest to taki eksperymentalny trochę numer i zresztą bardzo często graliśmy w starych czasach, czy nagrywaliśmy długie utwory. Windrow A był takim zespołem, który lubił progresywne formy, tak? Mhm. Że były te piosenkowe motywy, ale one nie były upchane w 2 czy 3 minuty, tylko raczej właśnie tak, że jest czas na rozwinięcie, środek, zakończenie. I pod tym względem właśnie ten nowy numer, który dzisiaj zagramy, jest takim chyba pierwszym naszym utworem skondensowanym, tak bym powiedział. Tak, no bo ile? 3,5 minuty on trwa, no to... To jest w ogóle rekord nawet te utwory, które kiedyś były singlami Windrow A i skracane były do radioeditów, to nie schodziły poniżej 4. No widzisz, a jednak, no my też poniżej 4 nie schodzimy. No też. Przepraszam, no, to było strasznie czerstwe, przepraszam. Natomiast ten kawałek jest przed nami, no to skoro już powiedziałeś o skondensowanej formie, no dobra, ale co dalej, co z tą epką? Bo już powiedzieliśmy, że ten pierwszy utwór wchodzi w jej skład, ten będzie wchodził w jej skład. Tak. Kiedy się jej można spodziewać? Epka od 15 marca, tak, w piątek, czyli już za 2 miesiące, w międzyczasie jeszcze jeden utwór puścimy też z tej epki. Takie to są teraz zwyczaje w czasach Spotify'owych, że po prostu jak najwięcej utworów przed... Jak najwięcej singli, co? Tak, wydawnictwem. Więc też się przyzwyczajamy do tej formuły, nie protestujemy, hej, chcemy tylko nagrywać płyty 60 minut i tak dalej, tylko po prostu przychodzimy do tych czasów z tym, co powinniśmy, natomiast jakby to nie ma żadnego przełożenia na muzykę. Robimy to, co lubimy i trochę skracamy właśnie tą formę, bo kolejne utwory też będą w okolicach 4 minut, także ten pierwszy, który dzisiaj It Should Be Better Now, to jest taki rodzynek na tej epce. No dobrze, ale wiesz, jak też zawsze myślę, jak są długie traki, no to, że one pasują bardzo do setów, do DJ setów. Są miejsca, gdzie można zrobić ładne przejście, a gdy masz krótszą formę, to ona jest trochę mniej wdzięczna pod takim kątem. Ja wiem, że może tobie jako autorowi niekoniecznie chodzi o to, żeby ktoś teraz w 2/3 zmieniał utwór, ale jako osoba grająca na scenie wiesz, o co mi chodzi. Tak, dokładnie. I nawet utwór We're Still Wondering, zawsze mam problem z wymówieniem tego tytułu, który zaraz poleci, ma też swoją wersję extended i ona trwa 5 minut. 5 minut, a to też widzisz. Więc no, dla każdego coś miłego. Tu mieliśmy 6 chwilę temu, także wiesz, nie, jeszcze może być dłużej. Ale dobra, no bo skoro wróciliście do koncertów, no ja spodziewałem się, że po tym Wrocławiu wtedy, no tak wiesz, wyskoczycie, nie, i będzie tego bardzo dużo. No czy czekacie na ten nowy materiał, żeby aż tak znowu ruszyć z kopyta, czy jeszcze spokojnie, spokojnie? Żadnej speedy nie było, bo tak ten koncert we Wrocławiu to była taka perełka, można powiedzieć. Dla nas było to super, bo zmobilizowało do przygotowania materiału live na godzinę materiału. Teraz dorzucając do tego jeszcze nowe utwory, to będziemy mieć dłuższy ten set. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że ja też ciągle i właśnie Camp, Bezkres i te daty też wszystko podporządkowane było, czyli nadal jest jeszcze kończeniu ostatniej trasie Camp, więc bez takiej napinki, że o, teraz to już musimy grać. Na spokojnie w tym roku wystartujemy i najpewniej będzie to bardziej w drugiej połowie 2024. No dobrze, dobrze, no to już mamy już 2024 nareszcie, to nie brzmi jak odległa data, prawda? No bo do tej pory przez ostatnie kilka miesięcy, gdy ktoś mówił tak, to płyta wychodzi w lutym, płyta wychodzi w marcu, w połowie roku wrócimy do grania, to się wydawało takie bardzo odległe. W tym momencie nie, już to już jest coraz bliżej. Tak, to zawsze bardzo przyjemne przejście z tej nierealistycznej właśnie jeszcze historii typu, że za kilka miesięcy do momentu, kiedy się właśnie ukazuje, a potem tylko tak patrzysz, to było rok temu przecież. Tak, wiesz co, ja też tak myślę na tej zasadzie, na przykład zbliża się koncert Slow Day w Polsce, tak. I ja też tam kilka miesięcy temu, gdy go ogłosili po wydaniu płyty i tak dalej, to ja też myślałem, jej, przecież tyle czasu jeszcze do tego stycznia. Hej, nie, to już za 2 tygodnie. No, to leci czas, leci. Świetnie, świetnie, że leci ten czas. Dobrze, Radku, dziękuję ci bardzo za wizytę w czwórce. Przed nami jeszcze jeden, ten utwór przedpremierowy. No to może, zanim skończymy, opowiedz o nim.
numer właściwie powstał, to tak naprawdę był ten zaczątek do powrotu do języka angielskiego. Tam w zeszłym roku, jak wróciłem z jakiejś ferii, po prostu siadłem, napisałem jakieś dwa pasaże i wysłałem Piotrkowi, który się strasznie zajarał samym pomysłem i tak zupełnie naturalnie poszło w kierunku języka angielskiego, bo to jest taki motyw, który ma gdzieś tam konotację od wielu osób, którym puszczaliśmy ten gdzieś tam, że to to jak muzyka z Drive'a i tak dalej, więc ten angielski jest tam tak bardzo naturalny i być może gdyby nie było tego pomysłu, to nadal byśmy próbowali coś z językiem polskim, nie wiem. No dobrze, no to teraz załóżmy, wiesz, kurtkę ze skorpionem z tyłu i... Tak jest. Jest czas na przejażdżkę. Polecam wieczorną przejażdżkę po Warszawie, nawet tej osierzonej, albo po jakimkolwiek innym mieście dużym. Ja też polecam, chociaż no tego utworu będzie można posłuchać dopiero w piątek, tak wszędzie. Dobrze, jeszcze nie teraz. Nagrać z radia. Ale można sobie zawsze wrócić do naszej rozmowy w Muzycznym Lunchu w czwórce. Radek Krzyżanowski, tak jest. Naszym gościem. Dziękuję bardzo. We Draw A, We Are Still Wondering. Gramy. Call you up, you were all alone.